Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat dotyczy kolejnego spotkania z Panem Jezusem Chrystusem i to spotkanie przeżył mężczyzna, który był cały pokryty trądem. Tę historię mamy opisaną w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział od 12 do 16 wersetu. I w wybranym fragmencie czytamy jeden z takich wersetów. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czyli mamy tutaj temat taki, że spotkanie z Panem Jezusem prowadzi do oczyszczenia. Możemy to zatytułować jako oczyszczenie. Kiedy Syn Boży był na tej ziemi, jednoznacznie nazywał po imieniu każdy grzech, pokazując jego hańbiące działanie. I to widzimy na przykład w takim fragmencie, jak Mateusza 15, rozdział od 18 do 19 wersetu. A co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to brudzi człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. Tak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, od 18 do 19 wersetu. Takie są fakty. Grzech nas zanieczyszcza. Uniemożliwia nam posiadanie czystej społeczności z Bogiem oraz obciąża nasze sumienia. Przeszkadza również w związkach między ludźmi oraz niszczy, burzy nasze świadectwo przed innymi. Ten godny pożałowania mężczyzna był cały pokryty trądem. Jest to straszny obraz na splamienie się grzechem. On spotyka Pana Jezusa Chrystusa. Spotyka Jezusa i upada na swoje oblicze, potwierdzając tym swój nieczysty i nieuleczalny stan. Już starotestamentowi prorocy przewidzieli takie przypadki. I po pierwsze, możemy zauważyć, że mówią o nieczystym stanie wszystkich ludzi, co dokumentuje nam Izajasz 64, rozdział 6, werset. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. A wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Inny godny uwagi fakt jest taki, że prorok nie mówi tutaj o niesprawiedliwych ludziach. Nie mówi tutaj o niesprawiedliwych, ale o sprawiedliwych. To, co człowiek uważa za dobre i sprawiedliwe, jest dla Boga nieczyste, nieczyste, niczym brudna szata. I to jest coś ohydnego. Po drugie, możemy tu zauważyć, że odkrywają niezdolność człowieka, aby oczyścić samego siebie. To Jeremiasz na przykład o tym napisał w rozdziale 20, przepraszam, w wersecie 22 rozdziału 2. Jeremiasz 2 rozdział, 22 werset. Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama Twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmocny Pan. Dążenie, aby samemu pozbyć się swoich grzechów, przewija się przez całą historię ludzkości. Niektórzy próbują przypodobać się Bogu poprzez post, inni poprzez liczne datki lub też branie udziału w dobroczynnych akcjach. I tacy ludzie mają nadzieję, że ich dobre uczynki przewyższą ich grzechy. A jednak nawet 10 tysięcy dobrych uczynków
nie może zmazać ani jednego grzechu. Pan Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus ma moc nie tylko uzdrowić, ale także oczyścić człowieka z jego grzechów. I ten trędowaty wierzył w moc Pana Jezusa. Ten trędowaty wierzył w jego moc. Nie był jednak pewny, czy Jezus będzie chciał go uzdrowić. Dlatego zwraca się do Pana Jezusa w ten sposób. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. I ten tytuł, Bóg wszelkiej łaski, mówi o tym, że Bóg jest gotowy w każdym przypadku i o każdym czasie, aby nam pomagać i wyratować nas z naszych grzechów. Niektórych chorych Pan Jezus Chrystus uzdrawiał przez słowo, nie dotykając się ich. Jednak tutaj czytamy, i wyciągnąwszy rękę, dotknął się go. Z tego wydarzenia możemy wyciągnąć kilka wniosków. Ja tutaj przytoczę jeden lub dwa. Po pierwsze, pomimo tego, że trąd jest chorobą zakaźną i każdy kontakt z chorym powoduje jego zarażenie, to jednak Jezus Chrystus był dalej czysty. To jednak Jezusa Chrystusa to nie dotyczy, gdyż żaden grzech nie jest w stanie Pana Jezusa Chrystusa dotknąć ani zanieczyścić. Więc pomimo tego, że trąd jest chorobą zakaźną i każdy kontakt z chorym powoduje zakażenie się nią, to jednak Jezusa Chrystusa to nie dotyczy, gdyż żaden grzech nie jest w stanie Pana Jezusa dotknąć. I też widzimy tutaj taki wniosek, że Jezus Chrystus wziął na siebie grzechy tych, którzy w Niego uwierzyli. On je, jak mamy napisane, sam na ciele, to jest wyraźnie powiedziane w pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, 24 werset, sam na ciele swoim poniósł na drzewie. I przejednał. Każdy wierzący może mieć tę pewność, że na podstawie tej doskonałej ofiary jest oczyszczony z wszystkich grzechów, z wszelkich grzechów. Ten mężczyzna porażony trądem, poprzednio porażony trądem, w okamgnieniu zostaje oczyszczony z trądu. Każdy, kto przez krew Jezusa został, jak to mówi objawienie Jana, 1 rozdział, 5 werset, wyzwolony z grzechów jest, i tutaj mamy Izajasza, 1 rozdział, 18 werset, jest biały jak śnieg. Tak, nawet bielszy niż śnieg, jak to mówią psalmy. Psalm 51, werset 9. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie dotyczące spotkań z Panem Jezusem Chrystusem. W następnym spotkaniu chciałbym dotknąć kwestii przyniesionego do Pana Jezusa sparaliżowanego, który w ten sposób spotkał Pana Jezusa. Z Bogiem.